Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Sprawdzimy sobie, jak spisuje się w praktyce Lamborghini Diablo Super Veloce. Bo pisały mi niektóre osoby, że jest to słaby samochód ze słabym nitrem i słabym prowadzeniem, co mnie zaszokowało. Bo jest zupełnie odwrotnie. Ten samochód ma mocne nitro, fajnie się prowadzi, nie ma jakiegoś hardkorowego skrętu, ale naprawdę autem można wygrywać. Przede mną jest Mitsubishi Eclipse elitarne, wersja elitarna, i facet nawet się nie ramuje, więc pojedynek będzie jak najbardziej tutaj fajny. Jedziemy sobie na Kempton Docks, mamy dwa okrążenia przed sobą i widzimy tutaj przewagę zdecydowaną Eclipse'a, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów. Wersje elitarne niektóre mają to do siebie, że bardzo, bardzo mało prędkości tracą na zakrętach i bardzo dobrze pokonują te zakręty. Na przykład McLaren F1 nie ma jakiegoś tam hardkorowego przyspieszenia. Koenigsegg Agera ma dużo lepsze przyspieszenie od F1, a mimo to na zakrętach jest słabsze, przez co samochodem jest dużo gorszym od właśnie McLarena F1 elitarnej wersji. Więc tutaj bardzo ważne jest w tych samochodach, żeby spisywały się dobrze na zakrętach, tak? Bo w Wardzie mamy dużo przecież zakrętów. Ważniejsze jest to nawet od przyspieszenia. No ale wracając do Diablo. Mamy tutaj mocne nitro. No i prowadzenie jest spoko. Nie jest one oczywiście jakieś tam hardkorowo mocne. Natomiast auto jest stabilne. I trochę spieprzyłem. Auto jest stabilne i nie ma tutaj mowy o żadnej wywrotce czy czymś w tym rodzaju. To nie jest wymaksowane nawet Diablo w klasie B. Mam tutaj statystykę 591 punktów na ogólnej. Jeszcze przed nagrywaniem udało mi się trochę podnieść tych punktów. Miałem jakieś tam zaległe części wyścigowe. Właściwie, aby wymaksować ten samochód w klasie B, naprawdę nie potrzeba jakichś hardkorowych części, bo startujemy już z końca klasy C. Chyba tam 470 około punktów na statystyce ogólnej, gdy kupujemy ten samochód. No i teraz jest w rotacji, tak już pewnie wiecie, bo dałem film o rotacji wczoraj, więc... No właśnie, jeszcze a propos tego filmu, to pisaliście mi, że słabo to widać na telefonach, na komputerach z rozdzielczością o proporcjach 16:9. No i były obawy odnośnie tego, że ja kupując sobie nowy monitor będę nagrywał już tylko w tych proporcjach 21:9. To jest bzdurą, ja zdaję sobie z tego sprawę, że większość osób nie posiada takich monitorów z szerokim polem widzenia, dobrze to nazwałem? Po prostu szerokich takich monitorów, tylko większość ma albo ogląda też filmy na tabletach, zresztą ja też większość filmów na YouTubie z kanałów, które subskrybuję, oglądam na swoim tablecie, bo jest mi po prostu tak wygodniej, czy na telefonach, ale uważam, że po prostu fajnie by było nagrać coś takiego i pokazać osobom, które mają takie monitory, jak wyglądają filmy na YouTubie właśnie z taką rozdzielczością, więc pomyślałem, że to będzie coś ciekawego. W każdym razie YouTube obsługuje taką rozdzielczość, w sensie te proporcje obrazu, tylko po prostu no nie na każdym urządzeniu działa to dobrze, tak? Więc na to trzeba sobie wziąć poprawkę. Tutaj znowu mam Eclipse'a elitarnego, Toyota MR2 i Mustanga Bossa 302. Właściwie wiecie co, ja bym porównał te Diablo właśnie do Mustanga Bossa 302. Znaczy Mustang Boss, tak jak i Diablo, nie są to najlepsze samochody w klasie B, ale można nimi spokojnie wygrywać. Oba samochody mają porównywalną moc nitra, więc myślę, że to są rywale jak najbardziej zbliżone do siebie. Tak, jeśli ktoś będzie chciał z Was robić sobie z kolegą pojedynek, to Boss 302 69 kontra właśnie Diablo Super Veloce, to będzie dobry pojedynek, wyrównany na pewno. Każdy samochód, który startuje w tym wyścigu teraz, ma mocne nitro. I zobaczcie, jak wygląda start. Tak? Więc Diablo naprawdę jest... Ja nie wiem, czy mam tu jakieś ulepszone nitro, w sensie moc, tak? I wydłużony perfect start mam na pewno do 5 sekund, a ja nie używam jakichś skillów dwugwiazdkowych. Więc... No tak, więc prawdopodobnie ono ulepszone tutaj
nie jest pod względem mocy czy czymś w rodzaju. Wow! Facet z przodu w tym eklipsie elitarnym bardzo ramował wszystkich i wszyscy się powkurzali, ale już pojechali. Ja lubię jeździć bez power-upów, szczerze mówiąc to ja częściej używam power-upów w jeździe dowolnej niż w wyścigach. Po prostu tak się nauczyłem i strasznie satysfakcjonuje mnie jazda bez power-upów, jeśli wyprzedzę osobę, która jeździ właśnie z power-upami, w sensie z nitrem i tak dalej. To jest dla mnie duża satysfakcja i w zasadzie jedna z niewielu satysfakcji, jakie daje mi World z grania, tak? Gram już w tą grę naprawdę dużo i znam wszystkie wyścigi, no i każdy gracz właściwie by znał, który spędziłby w tej grze tyle czasu, co ja. Wszystkie wyścigi na pamięć, więc jazda ich w kółko z power-upami, wygrywanie, to nie byłaby żadna frajda, a bez power-upów już jest. Więc tak, testuję sobie właśnie te Diablo w trybie multiplayer. Teraz ukończyłem trzeci, wcześniej ukończyłem drugi. Nie używałem żadnych power-upów. Myślę, że to jest dobry wynik i gdybyśmy tam podkręcili tempo właśnie jakimś nitrem czy czymś w tym rodzaju, to na pewno uzyskałbym lepszą pozycję. A weźmy sobie może jakiś wyścig losowy. Zobaczymy, co mi wybierze. Pewnie jakiś pościg. O nie! North Bay and Harbor. Jak ten wyścig wyglądał? Już nie pamiętam. Tu się zaczyna. A, on jest, to jest chyba ten zbugowany z tego, co kojarzę. A nie, to nie jest ten. Kurczę, nie pamiętam, jak on wygląda już. No, ale zaraz się przekonam. Na pewno sobie przy... O, już wiem, dobra. I startujemy. Zdaje się, że tym razem mam do czynienia z klasą A. Widzę tam na pewno Porsche GT2, ale ojejku, ojejku. Ale nie wiem, która wersja, chyba 997 z tego, co zdążyłem zauważyć. BMW M1 i oczywiście BMW 30 Sport Evolution. Wow. No to nic, ja mam tutaj słabsze osiągi, więc trzeba trochę sobie pomóc nitrem. Oj. Dużo na rozrzucanego. Ach, śmiecia leży na drodze, ale jakoś sobie poradziłem. Zobaczcie! Aj! E30 wyszła na prowadzenie. Ja gonię teraz właściwie porszawkę, ta BMW. O, rozwaliła się porszawka i zramowali się. No dobra, no to teraz pojedynek z E30. Czy ja ją dogonię? Nie wiem, muszę użyć snikshota, w sensie katapulty. Ekstra, udało się powymijać wszystkich. O! I tak, ja jak widzicie na innych filmach nagrywam właściwie wszystkie gameplaye z gier ze swoją twarzą, z kamerką, tak? Nie wiem, jakoś tak się nauczyłem i wygodnie mi jest nagrywać Worda bez kamerki, ale jeśli chcecie, to napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, abym umieszczał też kamerę w Wordzie, bo ja szczerze mówiąc nagrywałem tego Worda już od początku właściwie istnienia tego kanału. No nie, no może od początku nie, bo wcześniej to nagrywałem też GTA 4. Ale... Może chcielibyście właśnie, żebym umieszczał tą kamerkę, bo z tego co wiem, większość widzów, więc większość osób, które ogląda u mnie Worda, jest właśnie przyzwyczajona do gry takiej czystej, bez mojej twarzy. Nie wiem, czy wam by to przeszkadzało, czy co, bo dla mnie to nie ma problemu. W edycji to jest tylko jakieś 15 minut dłużej do edytowania, więc to nie ma z tym żadnego problemu. Ok, spróbujemy zaatakować tą E30-kę. Bum, bum, bum. No miałem farta. Miałem farta. O, mało brakowało. Czy wygram ten wyścig? Oj. Oj, oj. O, kurczę, patrzyłem się na minimapkę i przez to... O nie, udało się jednak przyblokować gościa. Niespecjalnie, bo nie wiedziałem, że akurat w tym miejscu mnie uderzy. Kurde. No nic, udało się wygrać ten wyścig. Miałem tam dosyć groźnych przeciwników. Ciekawe, w której klasie była ta E30. Zaraz napiszę do niego szepta i sprawdzimy tą E30. Ale podejrzewam, że to jest klasa B. Chociaż E30 bardzo łatwo da się podnieść do klasy A. Chwileczkę. Zobaczymy. O, zobaczcie, nawet się wyświetliła.
A nie, klasa A, zobaczcie, podniesiona już do klasy A. No to ładnie. No dobra, to może jeszcze jakiś wyścig, zobaczymy co mi tu wylosuje. O, to już jechaliśmy, to nie. To też jechaliśmy. To... Ale szybko wyszukuję. God damn it! Ja nie, tego nie chciałem. Cholera, co to mi wyskoczyło tutaj? Wyszukujemy. No nie, no nie, tak to nie będziemy grać. Heritage and Campus, to jest za fajne. Weźmiemy sobie Garden Boulevard. To jest dosyć ciekawa trasa z bardzo obfitym ruchem ulicznym, więc myślę, że będzie ciekawie, a tym samym zaprezentuję wam, jak Lamborghini Diablo radzi sobie z wymijaniem trafików. No na pewno nie lepiej niż BMW M3 Boguś Edition, bo jak widzieliście, tamtym samochodem w ogóle nie da rady uderzyć w ruch uliczny. To jest niemożliwe. Okej, i udało mi się dobić do jakiejś tutaj sesji, do jakiegoś pokoju. Moimi przeciwnikami są BMW M1M Coupe, Miura Concept oraz Nismo, Nissan Nismo. O, jeszcze coś wbiło. BMW M1 Procar. Ha, ha, ha. Myślałem, że coś było zmienione tutaj w nazwie tego Nismoka, ale jest tak jak było. No i mamy Procara, tak? Więc, o kurde, Procar jest w klasie S. Jest tu jakaś klasa B? Nie ma, więc ja będę sam w klasie B jechał. No i myślę, że jak osiągnę tutaj chociażby przedostatnią pozycję, to naprawdę będzie niezły wynik. I uwaga! Wciśniemy się tu! Wow! Nie, tu się trzeba wciskać. O, oh man! Zabili mnie. Dobra, ale jestem przed BM-ką. Przede mną jest zaraz Nissan Skyline, ale on się na pewno wybije na prowadzenie. Bo to jest hardkorowe auto. Sami wiecie zresztą, nie? Dobrze. O! O man, goni mnie BMK. Już bym przegoniła. Idź mi stąd, man. Zobaczcie, jak ten ruch uliczny tu jest przesadzony. I na razie. Co? No dobra, przeżył to jakoś. O, no nic, nie trujemy, bo ja jestem tu najsłabszy, cholera. To jest właściwie chyba jedyne miejsce, gdzie warto użyć nitra w tym wyścigu. O, ale się ramuje, ale się ramuje. I co, nie wyszło mu to na zdrowie. Tak jest, ludzie, nie dajemy się. O, to co, pomożemy sobie magnesem? Oj, na tym wyścigu magnes jest bardziej pomocny niż nitro nieraz. Ktoś dodał jeszcze okrążenie, no ładnie. To jest fajny wyścig, bo tutaj nigdy nie wiadomo kto wygra. Chyba, że ktoś jedzie na tank modzie. To wtedy tak. Okej. I nitro, czy ten magnes rypiemy. No dobra. Zdaje się, że koleś, który dostał magnesa, został trochę z tyłu, znaczy spadł na kilka pozycji. Ale już chyba i tak nie dogonię tego całego peletonu tam z przodu. Oj. Zobaczcie, jakie tu jest przeciskanie się między tymi trafikami. I nitrujemy. Ale słuchajcie, nie jestem ostatni. I to się liczy. Co tu się dzieje do cholery? Aha, już wiem czemu nie jestem ostatni, bo BMW 1M jedzie w przeciwnym kierunku. Czyli po prostu kogoś zabolała dupka, że jest słaby. Standardowa sprawa. Dobrze, i kogo atakujemy? Atakuje... O, man! Co to było do cholery? Nagle wyjeżdżasz z zakrętu, a tu ściana trafików, nie? To jest normalne w tej w grze, na tym wyścigu. Okej. Okay. Oh man! Milimetry, kurczę, nie zdążyłem spojrzeć na mapkę na czas. Przez co prawie bym zginął. Ale nie, powiem wam, że Diablo naprawdę fajnie się spisuje, jeśli chodzi o wymijanie trafików. Nie ma tu jakiegoś mocnego skrętu, ale jest to stabilny samochód. W sensie, wiem, ja czuję, że po prostu mnie w nim nie zarzuci, ani nic się nie zdarzy. Po prostu mam tą pewność na zakrętach, nie? To jest ważne też.
Od razu im tam, kurczę, magnesy rzucam. Mają samochody lepsze od mojego, to wiecie. Niech się pobawią tam z przodu. Myk, 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 myk. Okej. No i ukończyłem sobie wyścig. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie? Ale ładnie jechali. Widać, że bez power-upów, ani bez niczego, więc... Pewnie będą mnie wyzywać, że ludzku bastard not down. Okej. Pięć molochów. No i dobra, moi drodzy. Tak wyglądało... Wyglądało Diablo... Lamborghini Diablo Super Veloce w praktyce. Co o tym myślicie? Co myślicie o tych przejazdach? Czy jest to samochód konkurencyjny w klasie B? Moim zdaniem jak najbardziej. Oczywiście mogłem przejechać dużo lepiej, dużo szybciej te wyścigi. Mogłem mieć tutaj lepsze skille zamontowane i ten samochód na pewno by się spisał dużo lepiej. Może nawet w czyichś bardziej doświadczonych rękach na wyścigach klasowych. Więc jak najbardziej jest to samochód, który może konkurować z Toyotą MR2, chociaż Toyota MR2 jest samochodem lepszym, szybszym, lepiej przyspieszającym i łatwiejszym do opanowania. Ale, no cóż, to jest Diablo Super Veloce. Plus 100% do prestiżu. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i zostańcie zajebiści. Na razie, cześć.